I o co chodzi? Świadoma, przemyślana organizacja ruchu we Śródmieściu. O co chodzi? Każdy dojazd do placówki handlowej lokalnej jest utrudniony. Zakaz chętu wlepu. Dlaczego? Bo wszyscy mają chęć do galerii. Dlaczego z Kościuszki nie można zjechać na Manhattan, do Dekaty? Dlaczego z Kopernika nie można skręcić w lewo i zaraz na przykład podjechać do Aby? Nie, krążymy w koło wszyscy. Bez detali, ja pan powiem tak. Moje hasło na dzisiaj, takie pierwsze z brzegu. Przejezdny Olsztyn, tak. To wszędzie mówią. Przejezdny Olsztyn. Tak. To znaczy, to dlatego zapisujemy w programie sprawność komunikacyjna nie tylko dla pojazdów miejskich, MPK, tramwaji, samochodów, dla pieszych, a szczególnie dla niepełnosprawnych potrzeb. Z lata nie można było wjeżdżać w tary maleckie, pamiętacie państwo? Absolutnie. I kiedyś podjąłem decyzję, wymusiłem, proszę otworzyć, bo będą korki na rondzie. Do dzisiaj jest otwarte. Ja są korki? Nie ma. Drugi przykład podam, proszę państwa. Na ulicy Żeromskiego są pawilony, prawda? Handlowe. Tam wprowadzono na początku zakaz postoju i zatrzymywania się. Przyjechałem, sprawdziłem, proszę państwa, na miesiąc czasu robimy posty. Do dzisiaj te posty jest, tak? Kolejny etap. Nadajtki, jak ktoś jest z Dajtek, jaki był wjazd na Dajtki? Jednokierunkowy. Grupa mieszkańców przyszła, pojechałem, do dzisiaj jest... Stara Sielska, jednokierunkowy. I takich rzeczy powinno być więcej. Nie betonować się w zarządzeniach urzędników próbujących za biurka. Ja wszędzie chcę być, zobaczyć na własne oczy, dotknąć własne ręko i decydować wtedy, kiedy jestem o tym przekonany, że tak.